co musi tam niestety na razie sobie zostać na drugim kanale, bo tutaj będziemy rozkminiać sprawinki. Mordeszko, słuchaj, skoro już rozmawiam o Peterku, no to jak najbardziej pamiętasz o tym, jak został, kurwa, pogoniony od nas z ekipy i może przypomnisz, za co pozostał pogoniony z ekipy? Kurwa, pogoniony to on już dawno miał być, tylko prawda jest taka, że ty mu szansę dawałeś cały czas, bo myślałeś, tak, że jest, kurwa, dobry. Tak. No co, kręcił afery wszystkim cały czas, tak, cały czas, kurwa, ruchał, przypał, czuł się do dobrych chłopaków, kurwa, z Gdańska. Na, nie wiem, jakie to była gala, to był Fame, czy ktoś tam wtedy, co prawie odjebać go chcieli, kurwa. No, no. Co musiałeś, kurwa, tam gadać, bo by zaraz go tam zajebali jak psa. No właśnie, no właśnie, ile razy wstydu nam narobił, tak dalej, pruł się do dobrych ludzi, zachowywał się jak szmata, kręcił afery. Pamiętasz to, psychotrop, jak wykręcił aferę na Instagramie swojej babie, że, kurwa, mu dupy nie daje? Wyobrażacie sobie, fanowie, kurwa, macie teraz troszeczkę chwilę czasu, nie będę tak odpowiadał na pytania, później odpowiem na wszystko. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, fanowie, że chłop kręci aferę własnej babie na Instagramie, że mu dupy nie daje. Jakim trzeba być przegrywem, kurwa, dlatego został pogoniony. I kręcił krzywe afery. Jak ktoś kręci krzywe afery, no to później bardzo szybko okazuje się, że jest rozjebusem. I słuchaj, psychotrop, jest taka sprawa, nie, że oni wjechali na chatę jakimś tam chłopom, takim, kurwa, kolusiom, nie? To są frajery ogólnie, te kolusie, kurwa, ale ogólnie rzecz biorąc, jak to się nazywa, ten, kurwa, Peterek nie ma prawa się rozjebać. Nie, czy to frajery, czy nie frajery, kurwa. I mordo, niejaki koniu, nie? Jego wspólnik, nie? Bo on mówi, że bo on ich na wózek wziął. Ja mówię, dobra, oczywiście nie ma czegoś takiego, że on ich na wózek wziął, bo do tamtej sprawy rozjebała się matka jednego z tych typów, te typy się nie rozjebali, nic nie powiedzieli. To nie jest, kurwa, wina tego typa, że jego matka, kurwa, jak wjechały mu chamy do domu, kurwa, to zadzwoniła na policję, kurwa. Przecież to normalna kobieta, co ona, kurwa, miała zrobić? Ale to jest to, co on, to jest ta sprawa, co na sanki go zajebali teraz? Tak, to jest ta sprawa, co na sanki go zajebali. Ja mówiłem, że on wyszedł za szybko z sanki. Tak, rozmawialiśmy o tym, no kurwa, dokładnie, rozjebał się. I słuchaj, i chłopaki, reszta chłopaków, co była do sprawy, powiedzieli mu tak, masz prawo się przyznać, bez składania wyjaśnień, prawda? Żeby kurwa, wiesz, ich cię wypuszczą wtedy, spoko, pójdę na samo ukaranie, nie? A on zamiast się, kurwa, przyznać bez składania wyjaśnień, bo go nie chcieli puścić, to, kurwa, powiedział imiona, nazwiska, wszystkich, kto co był. Mamy wszystkie papiery, jak coś, kurwa, śmiało możemy, kurwa, podesłać każdego, kto jest zainteresowany. I tak, powiedział, kto co był i tak dalej. I on później powiedział, że wszyscy wspólnicy się zgodzili, nie? Że on załatwi, wiesz, że on załatwi, że wszyscy wspólnicy wyjaśnią, że on miał zgodę wspólników, żeby tak powiedzieć. No i, kurwa, mać, dzwoni do mnie jego wspólnik, nie? No to mam tu wszystko nagrane, udzielił zgody, żebyśmy to puścili na streamie. Ale tu jest z normalnego oficjalnego konta swojego? Tak, z normalnego oficjalnego, to jest Konik. Ja bardzo dobrze znam. Pozdrawiamy Konika. Powiedział też, że możemy normalnie powołać się na niego, powiedzieć, o kogo chodzi. Konik, kurwa, to jest dobry chłopak, kurwa, mać, który gdzieś tam z Peterkiem, kurwa, za dużo wspólnego nie miał tak naprawdę, ale była tam jakaś akcja, kurwa, no i Konik, kurwa, po prostu tam, że tak powiem, kurwa, przez przypadek się znalazł i Peterek prawie go wpierdolił, kurwa, na kryminał. Za to, kurwa, ma jeszcze dalej sprawę, no myślę, że będzie do odsiadki, nie? Na razie sankcji nie ma, kurwa, ale chcieli go ściągać na sankcje, kurwa, przez słowa Peterka. Zresztą zaraz wysłuchasz, co tam jest. Aż tak, Peterek frajerek. Peterek frajerek, ciężka rurka, bardaszanka. Czekaj, wideo. Ja pisałem, kurwa, że on za szybko z sanek wyskoczył, nie? Czekaj, tu weźmy na głowę, patrz. Leci powoli, wiesz, tam, kurwa, trochę sprawa inaczej wyglądała, bo tam się kiedyś, kurwa, było dobrze, bo tam, wiesz, z Libim też się pokłócił. Ja z Libim, wiesz, Libi też tam dzwoni, jak do morda, ja się nie wpierdalam was temat, bo to jeszcze tak na takiej zasadzie było, bo nie chciałem, kurwa, wiesz, jego lubiłem. Jego, nie? Ja tam z Libim, wiesz, kurwa, też jestem pokłócony, ale no, kurwa, jakich... Gadał cały czas, gadałem ci, że to, kurwa, zwykła parówa jest jebana, nie gadałem ci, kurwa, no i widzisz, no i wyszło, nie? Mordo, słuchaj, no ja z Libim jestem trochę też pokłócony, kurwa, że się za tego Peterka wstawił wtedy, kurwa, gdzie nie powinien, kurwa, i nie miał racji, teraz sam to wie, że nie miał racji, kurwa, bo fakt jest taki, że, kurwa, Peterek, to się, tak jak go pogoniliśmy, to mieliśmy rację, że to jest parówa, co wnosi wszystko do internetu, pierdoli, za dużo gada. I mordo, wyobraź sobie, że tak, ty jesteś jego wspólnikiem do sprawy. On powiedział, że niby był z tobą dogadany. Ty mówisz, że nie byłeś dogadany, ja tobie wierzę oczywiście.
życiu, nie? Ale wyobraź sobie, że on mówi, że ty będziesz rozjebany, pogoniony, że ty kurwa okłamany. Chłopcy się nie rozjebał. Wyjaśniony, rozumiesz? Że konfident nie będzie. Ja muszę z nim wyjaśnić, jak nie ma problemu. Ja z nim tak wyjaśnię, że go rozkurwię, nie? No ja też, mordo, właśnie od nas wszyscy tak samo jak ty uważają, do rozjebania kurwisko jebane zwykłe i mordo kurwa, dla mnie takie coś, kurwa, że on jakieś nazwiska wymienia, kolegów wymienia. Przepraszam, bo mi tu na drugiej linii baba dzwoniła, wiesz? Przerwało. Słuchaj, dla mnie takie coś, że on wymienia jakieś nazwiska, kolegów wymienia, kurwa, zmienia z nazwiska, tak dalej, z ksyw, kto jaką ksywę ma, to jest dojebane. I kurwa, coś takiego nie może być, kurwa, mać akceptowane, kurwa. Wiesz, dobrze, Konik, że ty z tym ruszyłeś, kurwa, bo to po prostu kurwisko jest ten Peterek, kurwa. Ja ruszyłem, bo ja nawet, kurwa, nie wiedziałem, jakie tam są zeznania z jego strony, rozumiesz? To dopiero Lidy mi wyszło, gazety, co to, kurwa, jest, nie? No ja dzwonię, to czytam, no co ty mi pierdolisz? No i potem ten filmik, co też tam był na tym, to... Czekaj, ja do ciebie jeszcze raz zadzwonię, bo ja w ogóle nie słyszę, coś jakoś się wyciszyło przez ten telefon, wiesz? No, halo? O, teraz cię słyszę normalnie, kurwa. A ten filmik widziałeś, co chłopaki zrobili, nie? A jaki? A nie widziałem. No kurwa, na temat Petra, wpisz sobie polscy pseudogangsterzy, ja ci kurwa tego znajdę i ci go kurwa podeślę, nie? No kurwa, pośmiejesz się, nie? No, to zrobiłem, że koniec. To słyszałem, mordo, ja powiem ci kurwa, Maciej, ja go też podsumowałem tam u siebie na streamach, kurwa. Powiedziałem kurwa normalnie, że jest rurą, a to tam gazety piszą. To jest nagrana rozmowa za zgodą, Konik się zgodził, żeby on nagrał. Kurwa, wiesz, to jest na wiralowych szokach, kurwa, on jest dojechany. Na końcu naszej rozmowy nagrano. Że chce się wyjaśnić, nie? Ja mówię, słuchaj, ja tylko jedna rzecz, ja się skontaktuję tylko z Konikiem, jeżeli Konik powie, kurwa, Maciej, że się nie zgodził, to chuj ci w dupę na całą Polskę, więc no... Więc Konik, no co, to nie ma w takim razie co do gadania, kurwa, już on jest uciśnięty. No nie ma, no ja tak ci tłumaczyłem, no ja było gadane tak, że jak jego zabijeli, bo to po niego przyjechali do domu, to przyjechała do Sylwia, bo ona chce pogadać, nie? No i dobra, no. I ona gada, że przez papugę było podane, czy jest opcja, żebym ja przyjechał z Godoniem, tam to wyjaśnić na miejscu, bo może tego wtedy wyciągniemy, a oni tak mają monitoring i tyle. Czy jest taka opcja? Chyba muszę spoko, no kurwa, jak go wyciągnąć, to jak najbardziej, nie? No ale kurwa, mały, bo że jesteśmy kurwa na kamerach, żeby że ja bym auto z wypożyczalni, było na moje nazwisko, więc kurwa, no proste, tak czy tak przyjdą, nie? Wiesz o co chodzi? No tak, ale kurwa, kto mu pozwolił imię, nazwisko, ksywę wymieniać, kurwa? No właśnie, kurwa. No i nie znam go, kurwa, nie wiem, nazywa się, nie wiem, Damian, no bo wymyśli, kurwa, imię, wiesz o co chodzi, kurwa? No tak. No kurwa, no kupię, no. Ale wiesz, jak sam fakt tego, że kurwa, wiesz, pogadamy zupełnie coś innego. I wiesz, co on za farmazon gada? Że ty niby jakieś grube pieniądze mu zalegasz i dlatego, kurwa, kręcisz mu aferę. Kumasz, jaki to kraje? Ja mu zalegam 4 koła, nie, nikt nie dał, dlatego tego nie dostał. Nic mu nie oddawaj, nic mu, kurwie, nie oddawaj, kurwa, mordo. Więc, to grube pieniądze, 4 koła, no to jest kumasz. 4 koła, kurwa. To są, no, 2 dni znalazł, że wydajemy, kurwa, wiesz. Wszyscy to nie znamy. Kurwa, nie? Mordo, ja mam do ciebie takie pytanie w takim razie, bo ja będę dzisiaj, nie, jutro będę robił wtedy rozprawę z tą kurwą taką ostateczną. Czy mogę się powołać i powiedzieć, że kurwa Konik się nie zgadza, kurwa, i na twoje słowa, czy mogę się oczywiście powołać? Oczywiście, że tak. No jasne, spokojnie. No i właśnie. I to już jest, tam jest jeszcze z 10 minut jazdy z nim, kurwa, bo to z 15 minut mamy rozmowę, ale najważniejsze jest to. I co? Kaczor Beres to jest cfel też. Mariu. Kaczor Beres to jest rura Bardaszana, która kurwa się pruje do dobrych ludzi też, kurwa, więc jebać jednego i drugiego, kurwa. No i co? Jak oceniacie, drogie mordki? Co powiecie na ten temat? Psychotrop? Sztywny? Ja powiem, co mówiłem od początku, że go kurwa nie lubiłem i chuj mu do dupy zawsze mówiłem. No, jebany cfel, widzisz, kurwa. On mi kurwa aferę kręcił na Instagramie przecież nawet, kurwa. No, wyobraź sobie, że taka kurwa kręciła aferę, kurwa, psychotropowi, kurwa, dobremu chłopakowi, który kurwa całe życie, kurwa, ty wiesz, nie lubiłeś go, ale kurwa, ile razy się za nim stawiałeś, kurwa, mimo tego, kurwa, że go nawet nie lubiłeś, kurwa, to dawaliśmy szansę, ja bardziej przyznaję, kurwa, ale na początku też mu kurwa szansę dałeś, kurwa, chciałeś, kurwa, ten, ale później, kurwa, nie, raz odjebał, drugi raz, trzeci. Bo to była taka akcja. On był kurwa oburzony, że ja na tym highligu kurwa się za nim nie stawiłem, gdzie on kurwa przecież sam gadał do ciebie, że on chce mnie ten, że
on mnie będzie opradział z kolegami, kurwa, po tym, po Kailigu, no to kurwa, to jak ja się miałem za nim stawiać? Ten? No pewnie, no właśnie, kurwa, ja się niepotrzebnie stawiłem. Jest tak, ten. Znam Rafałka zresztą. No, rękę, kurwa, mi podawał, a za plecami gadał, że chcemy oprawiać, kurwa, bo ten, bo nie pamiętam nawet, co tam pierdolił, nie? Jakieś wymyślał sobie, bo on właśnie szukał sztucznych ofer, tak, kurwa, strzelił, ale... bo słuchaj, kurwa, ty żeś go wyciągnął, kurwa, chuj wie skąd, zaczął z nami latać po tych galach, konferencjach, urósł, kurwa, urabura, wielki, kurwa, już se myślał, że walki będzie miał chuj wie co, odjebało mi, kurwa, soduwy i wielki rozkminiacz, kurwa, 1,50 m. Wiesz, wytwórni, no to, kurwa, chciałem mu jakoś tak pomóc, wyciągnąć go, wiesz, co chodzi, też nie tylko ze względu na mnie, ale również ze względu na, kurwa, wytwórnię, ze względu na, kurwa, chłopaków, kurwa, wiesz, z wytwórni, kurwa, żeby, kurwa, gdzieś tam jeden ciągnął drugiego do góry, a nie w dół, wiesz, ale, kurwa, no po prostu się nie dało, wyobraź sobie, nie, coś ci powiem jeszcze taką ciekawą rzecz, wyobraź sobie, że Żółwik 3Y, nasz przyjaciel serdeczny 3Y, pozdrawiam serdecznie, pomagał mu, kurwa, tak dalej, a Peterek jemu aferę krzywą kręcił, chciał mu, kurwa, mać mukę wbić, kurwa, razem, kurwa, z inną wytwórnią knuli, kurwa, jak mu wykręcić krzywą aferę, kurwa, już w tym momencie, kurwa, jak, kurwa, rozkminiłem, kurwa, wiesz co, że tak jest, kurwa, że pruje się tu, że pruje się tam, że pruje, to już, kurwa, no musieliśmy pogonić, nie, no już zdecydowaliśmy wspólnie, kurwa, pamiętasz, nie, że go, kurwa, gonimy i chuj, najpierw, kurwa, jeszcze żeśmy, kurwa, zrobili, kurwa, kurwa, Wilkelmie, no, ma 1,75 m, kurwa, bym cię, kurwa, z góry gilem zajebał. No, tam, psychotrop to dobry chłopak, trzymacie spinę. No, kurwa, mamy spinę, dlatego przyszedł do mnie na live'a, dlatego mi pomaga, kurwa, mać, i dlatego nazywam się braćmi. To... Mówiłem, kłamałem, nie mam już nikogo, no bo żadna z tamtych dziewczyn nie jest już moją połową.